Cześć wszystkim, znowu Pony 7, dalszy ciąg, Pillars of Eternity. Dobra, muzyka sobie gra, dalej gra, znaczy, że... Da, więcej łowczy. Okej, okay, więcej ich. Dobra. Jakaś łowczyni, dobra. Może teraz ona weźmie ich na twarz, aż ona będzie sobie regenerować punkty wytrzymałości. Może jest wojownikiem. Paladyn będzie flankował. Dobra, ciachnij jego. Dobra, chyba nie jest do końca flankowany. Okej, okay, chyba ją oszołomili, co? No przynajmniej tak. Dobra, nie udało jej się przewrócić go. Spróbuj jeszcze raz. Okej, okay, znowu nie udało się. Okej, okay, dobra. Też przeżyję. Dobra, zabity. Teraz bierzemy się za niego. O, za bardzo. Punktów. O, okej. Okay. Ten pan się rzucił na paladyna, więc zajmiemy się nim. Ta. Ona ma... trzyma pochodnie. Dawałem się, skąd są te obrażenia od ognia. Okej? Dobra, fajnie. Bez problemu. Teraz zabieramy im wszystko. Łuk. Na razie nie potrzebujemy łuków. Przywódca. Zmasakrowane zwłoki pozostałych podróżników leżą rozrzucone dookoła od krwi ziemi. Mają szeroko otwarte oczy i naszpikowane są strzałami i rękojeściami noży. Kalisza zakrywa usta wierzchami dłoni, jakby chcąc schronić się przed oparami przerażenia. Grupa mrocznych postaci stoi nad zabitymi depcząc po kończynach, palcach i głowach. Wyciąga ostrze topory z ciał niczym rozrąbanych pniaków i szukając się, by dorzucić twoje ciało do pozostałych. Jedna z nich, wysoki, srogi brodacz, trzyma skrwawione ostrze u szyi mężczyzny, w którym rozpoznajesz Heodona. To ostatni ocalały członek karawany. Rzuć broń, intruzie! Nie narażaj życia tego człowieka dla przegranej walki. Okej, okay, użyjmy tej naszej wiedzy. To nie my naruszyliśmy spokój tych ruin, wojownicy Eir Glanath. Twoje słowa nic nie znaczą, skoro widzę prawdę na własne oczy. Za to wtargnięcie należy zapłacić krwią. Okej. Okay. Dobra, więc jednak oni się obrazili za to, bo myślą, że my wtargnęliśmy do tych ruin, chociaż nic takiego nie zrobiliśmy. Cóż, pomyłka. Ludzie się mylą, tak się zdarza. Powtarzam jeszcze raz. Rzuć broń. Nie ufaj mu, chcą nas wszystkich pozabijać. Okej, okay, dobra. Co możemy zrobić? Możemy użyć wiedzy, możemy użyć mocy. Stanowczość 15, nie mamy tyle. Dobra. Może użyjmy tej opcji z mocą, chociaż to by było nierzeczliwe. Tak, jesteśmy życzliwymi wędrowcami. Dobra. Z naszyjników ze zwierzęcych kłów na waszych szyjach wnioskuję, że jesteście wyznawcami Galaviana. Gdyby Galavin nakazał wam zaprzestać ochrony ruin, zrobilibyście to? Oczywiście, ale nie zrobi tego. Wypełniamy wolę wszystkich bogów. Skąd wiesz, czy to zgodnie z ich wierzeniami, czy to tak ci po prostu powiedziano? Mój lud od zawsze wie. Rozumiem, a co z nakazem Galaviana, że słabość i starość muszą ustąpić miejsce młodości i sile? Naprawdę sądzisz, że Galavian chciałby, żeby jakieś zmurszałe, sypiące się kamienie przetrwały tak długo po tym, jak ich budowniczy obrócili się w proch? Nie pozwoliłby, nakazałby nam co innego. Niewątpliwie, ale chyba nie wam osobiście. Ale to nie powinno was powstrzymywać przed zabiciem niewinnych. E,
W rozkojarzeniu wojownik rozluźnia chwyty na rękojeści topora niemal go wypuszczając. Daje to Haradrianowi niezbędną chwilę, by mógł uniknąć spóźnionego ciosu. Wyjąc z wściekłości, wojownik naciera na ciebie. Dobra, udało nam się go uratować. Zagadać. Dobra, musimy mu teraz pomóc. Okej. Dobra, że weźmiemy po jednym. Tam jest to flankowany. Że jeżeli zabijemy tego gościa, bo przynajmniej go powalimy, to mu zdejmie oflankowanie. Tak. Zdecydowanie powinno pomóc. Dobra, pojedynczo. Więc zajmiemy się najpierw tym, szybko go wykończymy. Dobra, jeszcze raz przypieczę tego pana. Przywódcę na końcu sobie weźmiemy. Zostawimy. Dobra, ładny cios. Teraz zaczę się do tego pana. I jego też powoli. Okej, on ma jakiś oślepiający cios. Więc też użyjemy. Paladynowi skończyły się już czary. Nie czary, zdolności. Zajdzie tego od tyłu. Jego flankuje. Dobra, ładnie. Jakieś krytyki. A tak. Dobra, jeszcze tego pana dobijemy. I to tyle. Tak. Przeciwnik leży na ziemi, nie mogąc stać. Jego towarzysze leżą bez życia wśród pozostałych ciał. Oddycha ciężko, charcząc nierówno. Patrzy na ciebie, tylko w niebo, nad tobą. Wybaczcie nam. Pośród charczenia wojownik nagle szurm wiatru jest ledwie słyszalny. Wyczuwając go, mężczyzna zamyka oczy. Dobrze, dobrze, bogowie są sprawiedliwi. Osobliwy uśmiech pojawia się na jego twarzy. Jestem gotów. Wiatr nabiera mocy, uderzając w obozowisko. Gwałtowny i naładowany elektrycznością rozrzuca naczynia i namioty niczym rozzłoszczony duch. Czujesz, jak przesąca się pod twoją skórą, którą ustępuje niczym wał pod naporem potężnej fali. Masz wrażenie, że zaczyna rozrywać cię od środka. Odema z ranami na piersi i brzuchu siedzi pośród wichru, oparty około jednego z wozów. Nagle porusza się w ogromnym wysiłkiem, podnosząc głowę. Ledwie daje radę utrzymać oczy otwarte, ale patrzy wprost na siebie. Get inside! Run! Run, Forrest! Run! Da, chyba natrafiliśmy na ten Gavin, ten wiatr. Niedobry. Okej, już skoro obrońcy ruin nie żyją, to chyba się nie obrażą, jak tam wyjdziemy. Okej. Z wysiłkiem brniesz pod wiatr, który sprawia wrażenie, jakby lada moment miał cię porwać w powietrze. Kładziesz dłonie na zwietrzałej skale, zamierzając spiąć się w górę urwiska. Ostatkiem sił, kiedy twoje ramiona niemal poddają się, pociągasz się ponad krawędź. Bałdan podąża za tobą, spowolniony obrażeniami i uprzednim wahaniem. Kiedy zbliża się do skalnej ściany, jeden z leżących na ziemi napastników, który udawał martwego, rzuca się na niego i zwala go z nóg. Przyparty do ziemi, Heodan z trudem uderza zmęczonego przeciwnika, ale nie jest w stanie się uwolnić. Są blisko ciebie i z tej pozycji, jeżeli rzucisz swoją bronią napastnika, pomimo wichury masz sporą szansę go trafić. Dobra, nie mamy zręczności, więc rzucamy bronią. Twój rzut dosięga celu. Trafienie uwiarowalnia Heldana. Stojący na nogi, Heldan wpatruje się w skały. Kiedy jednak zbliża się do krawędzi, gwałtowny podmuch wiatru spycha go na bok, przez co Heldan traci uchwyt dla jednej z rąk. Rzucając się gwałtownie na skałę, chwytasz dłoń Heldana. Czujesz, że słabniesz, ale łapiesz też jego drugą rękę i ciągniesz go w górę. Masz wrażenie, że ciężar wyrywa ci się z ramion zestawów. Wytrzymujesz jednak wystarczająco długo, by Holden podciągnął nogi i dołączył do ciebie na drżącej krawędzi. Narastająca wichura nabiera głębszego brzmienia. Czujesz, jak roznosi w skałę pod twoimi stopami i w twojej piersi, jakby chciała wytrząsnąć szpik z twoich kości. Każdy kolejny podmuch wiatru zdaje się rozgrażać starym skałom, na które stoisz, rozdzierając połączenia i zburzając równowagę. Rzucasz się biegiem pod starożytne wejście, ale po chwili zaczyna walić się pod własnym ciężarem. Okej, rzeczy się pokomplikowały. Któż by się spodziewał?
Okej. Biołek. Biołak. Biołak, tak. Pomyliłem nazwę jak zwykle. And we're lucky to be alive. Zdecydowanie. And we're the only ones. We can't stay here. There could be another collapse. We're not getting out that way anyway. Let's get further inside. Okej. Yeah? No to zbieramy się. Wow, co to jest? Dolna część ruin zablokował spadający głaz. Ta. That should be far enough. But what now? We look for another way out. Storm has to die sometime. Co się tam stało? Takie nawałnice zdarzają się tylko w Glanvat. Niewielu chodzi przed nimi z życiem. Ciężko powiedzieć, które opowieści są prawdziwe. Glanfatianie mówią na nie Biołak. Uważają, że w ten sposób bukowie zabierają ze świata dusze, które same nie potrafią go opuścić. Ale nie pogardzą także duszami żywych. Nadal masz swoją? Teraz napad. Glanfatianie to te dzikusy, przed którymi ostrzegał Odema. Chyba skłów Glaviana to najbardziej narwani z nich. Chodzą od ruin do ruin, szukając bitki z kolonistami. Biedny Odema. Chyba niemal się tego spodziewał po tym, jak skoczyliśmy ze szlaku. Glanfatianie powiedzieli, że wtargnęliśmy do ruin. Nie wierzę. Odema nigdy by na to nie pozwolił. Jednak chociaż kły są narwańcami, Glanfatianie nie atakują bez powodu. Albo coś zauważyli i źle to odebrali, albo są tu z nami jacyś szabrownicy. Tylko tego nam teraz trzeba. Co z pozostałymi podróżnymi? Wrócili do cyklu. No niech bogowie dadzą im więcej szczęścia w następnych życiach. Nie wydajesz się szczególnie przyjęta wszystkim. Kalisza, patrząc ci w oczy, jej głos zdradza, że jest na skraju wybuchu. Może po prostu zbyt słabo mnie znasz, by wiedzieć, jak wyglądam, kiedy się przyjmuję. A może widywałam już znacznie gorsze rzeczy, więc idę przed siebie, bo nic nie poradzę, a ktoś inny nadal na mnie polega. Dobra, zabierajmy się stąd. Hey there. Dobra, przyjrzyjmy te ruiny. Co my tutaj mamy? See if they left anything useful behind. How can I help? They'll never know I'm here. Tak. Okej. Zestaw obozowy, buława, młot i dłuto. Weźmiemy sobie wszystko. Mała tarcza. A właśnie. Wyrzuciliśmy naszą broń. Przyda nam się jakieś zastępstwo. Możemy wziąć siekierę. Czy co, weźmiemy jakiś łuk. Na razie chyba będziemy musieli walczyć tą buławą. Dobra, mała tarcza, wartość odbicia 8. Średnia tarcza, więc ta jest lepsza. Dobra, ty masz swoją siekierkę. Ty masz sztylety, dużo sztyletów. Tobie przyda się łuk. On jest łotrzykiem. Okej, w każdym razie znaleźliśmy zestawy obozowe. Zestawy obozowe to kolejny, powiedziałbym, upgrade, jeżeli chodzi o mechanikę gry względem innych, względem reszty gier. Mianowicie, dzięki niemu nie można, powiedzmy, zbytnio przedobrzać z obozowaniem. Mianowicie w Baldurach, Neverwinterach się tylko troszkę oddaliło od przeciwników, można było odpoczywać i regenerować się do końca. Pillars of Eternity, żeby odpocząć, trzeba posiadać zestaw obozowy. Jak widzicie, na razie mamy tylko dwa. Więc dopóki nie znajdziemy jakiegoś kupca, który sprzedaje zestawy obozowe, możemy odpocząć tylko dwa razy. Więc nie można przesadzać z odpoczynkami. Nie można tego nadużywać teraz. Okej, zobaczmy, co my tutaj mamy. Z ciemności wyłania się drżąca, chrlawa istota trzymająca włócznie. Pod łuskowatym ciałem widzisz guzowate łokcie i cienkie żebra. Rozpoznajesz, że to Xauryb. Obserwuję cię uważnie, oddycha nerwowo. Okej. Stworzenie przychyla głowę, podchodzi do ciebie, wydając z gardła miękki trzask.
Proszę nie obwąchuje cię, ale nie znajduje nic godnego uwagi i cofa się i ponownie przyjmuje byłą postawę. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Cofa się wciąż kurczowo, trzymając włócznie. Stworzenie poszechla głowy i odchodzi do ciebie, wydając gardłem miękki trzask. Dobra. On nam nie grozi. Ale zostawimy go w spokoju. Jesteśmy życzliwymi wędrowcami. Jeżeli on nas nie atakuje, to zostawmy go w spokoju. Okej. Okay. Tak, zdecydowanie. Fajnie mamy, że łotrzyka. Łotrzyk ma coś takiego jak zwiad. Zwiad to połączenie wykrywania pułapek oraz skradania. Ta, właśnie. Używając tego trybu możemy wykrywać pułapki. Okej. Co? Możemy te też rozbroić pewnie. Dostaniemy za to troszkę doświadczenia. Yeah. Ale wiecie co? Później się tym zajmę. Teraz chyba pójdziemy tutaj. Okej. Czyli jednak mieliśmy chyba szabrowników. Gdzieś. Ciekawe, czy on tu od dawna leży. Okej, zabiorę mu kuszę. To do skrytki trafi. Pochodnie wezmę. Okej, jakieś klejno dostaliśmy. Jakiś dziennik. Niewielka księga jest porwana w paru miejscach, a niektóre arkusze przesiąkły krwią. Jeden z późniejszych wpisów nadal jest jednak czytelny. Nie mogę wierzyć w mój fart. Kilka kolejek gry w kości wygrają najprawdziwsze engwitańskie znalezisko. Dotychczasowy właściciel powiedział, że dla niego to tylko ładna, ale nic nie warta błyskotka. Nie zamierza wybierać się na wykopaliska w ruiny. Ale jeżeli ma rację i klan odprowadzi do ukrytego skarbu, to warto będzie przekraść się przez te patrole wymalowanych elfów. Rano wyruszam do Killant Lys. Potem wystarczy odnaleźć płaskorzeźbę, o której mówili. Okej. Chyba ten gość właśnie spowodował atak. Wait. Do you hear that? Co? Tak, to jest ten Xurip. Wstawimy go w spokoju. Chociaż pewnie moglibyśmy tam coś zabrać. Okej. Jakiś Skuldor. Wiecie co, wycofajmy się troszkę. Ty już masz ten łuk swój. A ja sobie wezmę krze. Ponieważ... Broje stasowe w tej grze są całkiem fajne. Zwłaszcza kusza. Pozwala nam na początku walki całkiem niezły cios wyprowadzić. Okej, ty sięgasz? Tak, no to otwórz ogień. Dobra. Jeden strzał. Właśnie 7 obrażeń kłutych, właśnie. Na początku walki opłaca się jeden cios kuszy przynajmniej zadać. Dobra? Tak, bardzo łatwo poszło. O, 33 cięte. Kalisza, tak, cios krytyczny, spoko. Okej, czy z tym przeciwnikami raczej też nie będzie problemu. Właśnie, poszukaj, czy tu nie ma jakichś pułapek, czy czegoś innego. Jest siekierka. Okej. Wzdłuż ściany biegnie pęknięcie, od posadzki aż po sklepienie. Przedostaje się przez nie lekki powiew wiatru. Naprzyj na ścianę. Pomimo uszkodzeń kamień wydaje się ciężki i solidny. Naprzyj na ścianę samodzielnie. Opierasz na ścianę w całej siły. Pęknięcie zaczyna się poszerzać, aż w końcu starożytna zaprawa poddaje się. Ściana rozpada się, odsłaniając ciemne, okrągłe pomieszczenie. Okej. I could scout ahead. Okej. Znaczy, że nie mógłby. Sobie weź... Proszę. Hey there. Tutaj był jeden Skalgr. To osłabimy go. Też strzelisz raz, ty się wycofasz. Ta, ładnie. Niestety nie zdążę raczej przeładować kuszy. Kusza się długo przeładowuje.
Spojennym ładunkiem strzałki teraz zmieniamy broń. Tego pana można oślepić. Ty go podpal. A ty go powalisz. No ładnie. Nie są chyba coś wrażliwi na ogień, co? Skoro tyle obrażeń od ognia weszło. Hej. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze mamy. Tak, ty możesz zbadać co tu mamy w pobliżu. Hey there. How can I help? Sure. A chyba przeszliśmy właśnie tak przez te pułapki. To nie jest zamierzone. Yeah. Wracajmy się. Tam było coś do zbadania. Okej. Możemy rozkazać im po prostu ten. No fajnie, że jest przyspieszenie również czasu. Przy takich podróżach znacznie przyspiesza. Hey there. Typu rzeczy. Sure. Okej. That roundish symbol. I'm pretty sure I saw it on one of the tiles back there. Okej. Możemy chyba podpalić to jakoś, tak? Użyj pochodnie, aby podpalić kosz. Okej. Ciekawe, czy to wyłącza je. Odpalimy wszystkie i zobaczymy, czy te pułapki się powyłączają. Hey there. What you need? Hey there. Poza tym jest tutaj coś. Malowidło musi być bardzo stare, ale kolory nadal są jasne i żywe. Okej. Co my tutaj mamy? Mały czarny szlam. Ciekawe, czy małe czarne szlamy są odporne na kusze. Na strzały z kuszy. Okej. Hey there. Okej, jeszcze jeden idzie. Mały czarny szlam pluje jakimś kwasem. Trzeba sobie zapamiętać na przyszłość. Hey there. Okej. Co zostawił plazma szlamu? Nic ważnego. Sure. Tutaj coś jest jeszcze. Halabarda. Nie walczę halabardami, więc w razie nie będzie mi potrzebne. Zobacz, czy coś tutaj znajdziesz. Where'd that slime come from? No, ciekawe. Lepka oleista maść przylega do wszystkiego, z czym się zetknie. Lepka ciemna substancja przypominająca smołę spływa po ścianie. Kształt i wypukłości pod śluzem wskazują, że coś się pod nimi znajduje, ale nie jest w stanie rozpoznać co. Zmyj śluz wodą z bukłaka. Zmywasz śluz i odsłaniasz skomplikowaną płaskorzeźbę, przedstawiającą twarz mężczyzny. Otaczająca ją promienie słońca wykruszyły się w paru miejscach, ale szczegóły głowy od kędzierzawych włosów aż po krawędzie spiczastych ust nadal dowodzą niezwykłego kunsztu rzemieślnika. Jeden z oczodołów jest pusty, w drugim znajduje się klejnot. Okej, włóż klejnot do oczodołu. Komnata zaczyna dudnić, luźne kamyki podskakują na posadzce. Wreszcie spora część ściany osuwa się. To jest ten klejnot, który przy szabrowniku znaleźliśmy. Okej. Trochę więcej strzelania. One mocno. Mocno strzelają. Ciekawe, jak są odporne na ogień. Nie zdążyłem sprawdzić, no cóż. Czy coś tu ciekawego znalazłem? Okej. Mało pończa ochrony. Nam się przyda. Oraz parę kamyków. Dobra. Hard plus 5, wola plus 5, refleks plus 5. Tak, właśnie, nie otłumaczyłem tego. To są jakby rzuty obronne. Tak, odbicie to jakby rzut obronny na standardowy atak. W Pillars of Eternity nie ma jakby
klasyfikatora pancerza i obrony. Jest obrona odbicia. Ona działa na większość ataków, czyli wręcz i strzały. No to jest hard. To jest jakby na wytrzymałość, czyli trucizny i tak dalej, oszołomienia. Refleks to jest refleks, czyli jakieś uniki przed jakimiś strzałami magicznymi, czy coś ten deseń, czy kulami ognia. A wola to wiadomo. Jakieś opętania, jakieś kontrole umysłu, wszystko sobie wpływało na umysł. Ok. W każdym razie to daje nam plus 5 do hartu, refleksu i woli, czyli tak by tych podstawowych rzutów obronnych. Nasz paladin ma całkiem spore, poza refleksem. Jest bardzo nierefleksyjny. Już ma duże odbicia dzięki temu, że używa tarczy. Ty masz dosyć małe. Masz duży refleks, ale poza tym mamy. To ty sobie nałóż to. Fajnie wygląda. Nie, to wiecie co, zmieniłem zdanie. Paladyn niech nałoży. Bo fajnie wygląda. Taka niebieska peleryna. Pasuje do paladyna. Dobra. Okej, pocałuj się. Ile chwila, czy ona zmieniła kolor? Nie, jest niebieska. To dobrze. Dobra, no to wróćmy się. Zobaczmy, czy te pułapki się powyłączały teraz. Tak, część się powyłączała. Te, które się nie powyłączały, to po prostu... Tak, porozbrajam. Gdybyśmy nie mieli łotrzyka, moglibyśmy już tędy przejść bez problemu. Ale dodatkowe punkty doświadczenia się zawsze przydadzą. Przy okazji to chyba są tylko punkty doświadczenia dla niego. Zobaczmy, 769. Zobaczmy, czy się zmieni. Stać. A nie, to są dla wszystkich. Okej. Okay. Yeah. No to zmarnowałem trochę punktów doświadczenia. Tym, że powłączają te pułapki. No to już trudno. Może to będą tylko dla niego. Okej, okay, spoko. Hey there. Mistakes were made. Fresh air in here. I think we found an exit. Okej. Dobra, coś więcej do strzelania. Dobra. Młody oszczepnik. Da, oszczepnik to jest taki pająk. Hey there. Okay. Możesz pomóc jej. Hey there. Teraz. Ty może oślep tego. No nie. Oślep. Paladyn. Odpal. Okej, okay. Udało się jej powalić pewnie. Tak, powalony. No i ładnie. Bez problemu. Sure. Okej, okay, tu jest to wejście, to boczne, ten skrót cały. Zobaczmy, co jest tutaj. Więcej oszczepników. Mhm. Okej, okay, to otwórzmy ogień do nich. Okej, wygłodniały pająk oszczepnik. Aha. Trzeba będzie się nim zająć za chwilę. Okej. Okay. Myślę, że to odpowiedni moment, żeby łotrzyk zaczął ciachać sztyletem. Mm-hmm. Tak, udało się go powalić. No więc ciachamy go sztyletami. Jak tylko stanie, to go się... Chyba, że nie stanie. Nie stanie. Okej. Okay. Sure. No już całkiem sprawną drużynę. Można by to nazwać. Pajęczynie ugrzęzły. Co ugrzęzło? Wielkie kurczaki. Tak, coś dużego ugrzęzło w pajęczynie. O, rapier. Schowam go sobie na przyszłość. Hey there. Okej. Okay. Aż nie. To możemy wyrżnąć z pająka nogi. Zabierzmy mu nóżkę. No tak. Dobra, w następnym odcinku wychodzimy z tych pierwszych naszych ruin i zmierzamy do... gdzie? Nigdzie. A, to
Złoconej Doliny. Tam się mieliśmy udać, więc z karawaną czy bez, tam się dostaniemy. Tym czy innym szlakiem. Tak, z naszą dzielną drużyną, która siebie całkiem dobrze daje radę z pająkami, innymi zagrożeniami. A, czy już trochę z nimi zaprzyjaźniliśmy. Spoko ludzie. Okej. Tyle mojego gadania. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.